Witam Was na 11. wykładzie z serii zatytułowanej Trzy kosmiczne przesłania. Studujemy niezwykłe prawdy zawarte w Apokalipsie Świętego Jana, a zwłaszcza przesłanie Trzech Aniołów z 14 rozdziału tej księgi. Ostatnio omawialiśmy kwestie dotyczące prawdziwego Dnia Świętego, a dzisiaj omówimy inny intrygujący temat, a mianowicie czym jest znanie bestii, a także jego przeciwieństwo, czyli pieczęć Boga. Wysłuchajcie tego wykładu z otwartym umysłem. Niech Bóg przemówi do nas poprzez swoje słowo, dając nam informacje, których potrzebujemy, by podjąć właściwe decyzje. Posłuchajmy pastora Marka Finleya, który przedstawi nam to ważne, niezwykle istotne zagadnienie. Witajcie. Cieszę się, że mogę spotykać się z wami podczas serii wykładów noszącej tytuł Trzy kosmiczne przesłania. Studujemy proroctwa apokalipsy, a zwłaszcza Trójanielskie poselstwo z rozdziału 14, ostatnie Boże przesłanie dla ludzkości. Przesłanie pierwszego anioła wzywa do przyjęcia Chrystusa, głosi wieczną Ewangelię łaski i mocy Bożej. Ta Ewangelia oferuje nam przebaczenie, miłosierdzie i odrodzenie. Anioł apeluje: bójcie się Boga, czyli bądźcie mu posłuszni, szanujcie go, słuszcie mu, przestrzegajcie jego przykazań. Wzywa też do oddawania chwały Bogu naszym życiem, tym co myślimy i czynimy. Wezwanie to jest głoszone w kontekście sądu Bożego. Anioł mówi, nastała godzina sądu Jego. Jest to pilne przesłanie na czasy ostateczne, nawołujące wszystkich ludzi do tego, by przygotowali się na powtórne przyjście Jezusa. Anioł wzywa do oddawania czci Bogu jako stwórcy. W wielkim boju między dobrem a złem, zasadniczą kwestią jest to, komu należy oddawać cześć. Przesłanie drugiego anioła wzywa nas do ucieczki z duchowego Babilonu. W Apokalipsie słowo Babilon oznacza religijne odstępstwo, kłamstwo, fałsz i zwiedzenie. Skutek odrzucenia przesłania pierwszego anioła, świat upija się winem Babilonu, czyli fałszem i zwiedzeniem. Bóg wzywa nas do poznania i przyjęcia prawdy. Trzeci anioł ostrzega przed bestią i jej znamieniem. Zapewne chcielibyście wiedzieć, co to oznacza. Będziemy o tym mówić podczas tego i następnego wykładu. Módlmy się. Niebieński ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa, Jego łaskę i miłosierdzie. Dziękujemy za Twoje ostrzeżenia i słowa wsparcia. Napełnij nas nadzieją i otuchą podczas studium Twojego słowa. Pomóż nam je zrozumieć. Prosimy w imieniu Jezusa, Amen. Temat dzisiejszego wykładu brzmi: pieczęć Boga i znamie bestii. Ze względu na jego doniosłe znaczenie poświęcimy mu dwa spotkania. Jakiś czas temu przeglądałem dział zdrowotny strony internetowej NBC News. Moją uwagę zwrócił tytuł: Amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdza chip komputerowy dla ludzi. Pod tytuł artykułu brzmi: Postęp medycyny czy naruszenie prywatności. Chodzi o to, czy chip komputerowy, który ma być umieszczony w przedramieniu i zawierać informacje medyczne, narusza prywatność człowieka. Niektórzy zwolennicy teorii spiskowych wierzą, że ma on służyć kontrolowaniu społeczeństwa przez władzę i jest apokaliptycznym znamieniem bestii. Ten wstrzykiwany pod skórę chip ma wielkość ziarenka ryżu i wysyła falę radiową, którą można odbierać przy pomocy skanera. Uzyskane w ten sposób informacje mają być gromadzone w bazie danych i udostępniane do badań naukowych. Obecnie może to dotyczyć niewielkiej ilości informacji, ale niektóre firmy pracują nad powiększeniem możliwości takich chipów, tak by mnóstwo informacji o człowieku można było gromadzić w niezwykle pojemnych bazach danych. Czy ma to coś wspólnego ze znamieniem bestii, antychrystem i przymusem religijnym? To niesamowite, jak wiele powstało różnych poglądów w kwestii znamienia bestii. Jedni wierzą, że chodzi tu o informacje gromadzone przy pomocy superkomputera. Inni sądzą, że znamie bestii jest związane z czarnymi helikopterami, będącymi własnością Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeszcze inni uważają, że znamie bestii to kody kreskowe stosowane w handlu. Są i tacy, którzy doszukują się znamienia bestii w liczbach na banknocie dolarowym. Najzabawniejszy pomysł, z jakim się zetknąłem, miała pewna słuchaczka programu It Is Written, która napisała do mnie. Pastorze, wysyłam ci nowy krawat. Lubię krawaty, więc się ucieszyłem. Ale skąd taki prezent? Na jednym z twoich krawatów zauważyłam liczbę 666. Wyrzuć go. Nie noś znamienia bestii. Zapewniam Was, że kwestia znamienia bestii nie ma nic wspólnego ze wzorem na krawacie czy sukience. Chodzi o coś znacznie poważniejszego. To coś więcej niż dziwny znak, tajemnicza ideologia czy dziwaczny stwór. Co stanowi istotę całej kwestii znamienia bestii? Kiedy zrozumiemy podstawę i sedno tego zagadnienia, wtedy wszystko stanie się jasne. Krótko mówiąc, chodzi o oddawanie czci. Wróćmy do trzech kosmicznych przesłań Apokalipsy, prowadzących nas do głębszego poświęcenia się Chrystusowi i zrozumienia Bożej prawdy o ostatnim konflikcie na Ziemi. Pamiętacie, że aniołowie lecą środkiem nieba. Nie dryfują, ale mkną. Spieszą się, by zanieść przesłanie wszystkim mieszkańcom świata. Pierwszy anioł woła. Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Teraz uważajcie. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Sednem Jego przesłania jest wezwanie do oddawania czci Stwórcy. W zdaniu, oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód, zacytowane jest czwarte przykazanie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Dlaczego? W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. Tak więc Jan cytuje czwarte przykazanie dekalogu, wzywające do oddawania czci Stwórcy poprzez świętowanie soboty. Zatem niezwykle doniosłe przesłanie pierwszego Anioła jest ściśle związane z sobotą. Drugi Anioł ogłasza upadek Babilonu, który reprezentuje fałszywą religię. Napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. W Biblii wino oznacza doktryny, zasady wiary. Wino sfermentowane, które upija, symbolizuje fałszywe doktryny. Zatem Babilon, upadły system religijny, upija ludzkość swoimi fałszywymi doktrynami, wskutek czego ludzie nie są w stanie zrozumieć i przyjąć przesłania pierwszego anioła. Ewangelii Chrystusa, wezwania do polegania na Nim, posłuszeństwa wobec Niego i przygotowania na Jego powtórne przyjście oraz oddawania czci Stwórcy poprzez świętowanie Soboty. Trzeci anioł woła. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego. W wersecie dwunastym jest mowa o tych, którzy są przeciwieństwem czcicieli bestii. Ci ludzie posłusznie czczą Stwórcę. Oto jak zostali opisani w czternastym rozdziale Księgi Apokalipsy. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Przesłania trzech aniołów kończą się powstaniem ugrupowania wierzących, którzy nie czczą bestii, ale oddają cześć stwórcy. Ludzie ci przestrzegają przykazań Bożych, w tym przykazania mówiącego o symbolu stworzenia sobocie. Zwróćcie uwagę na przeciwieństwo. Werset siódmy. Oddawanie czci Stwórcy. Werset dziewiąty. Zakaz oddawania czci Bestii. Werset dwunasty. Przestrzeganie przykazań Bożych. Zostały tutaj zarysowane zasadnicze zagadnienia wielkiego boju między dobrem a złem. Ten wszechświatowy konflikt rozpoczął się, kiedy jeden z aniołów zbuntował się przeciwko Bogu w niebie. Rzucił wyzwanie autorytetowi Boga i złamał jego prawo. W Edenie skusił Adama i Ewę, wmawiając im, że nie muszą być posłuszni Bogu. Przez wszystkie wieki ten zbuntowany anioł, świetlista istota, zwodził ludzi tak, by wierzyli, że posłuszeństwo Bogu nie jest konieczne. Jest to wszechświatowy bój o to, komu należy oddawać cześć. W czasie końca Bóg będzie miał lud, który dochowa mu wierności mimo największej opozycji i prześladowania w dziejach świata. O to właśnie chodzi w kwestii znamienia bestii. Komu dochowamy wierności, wobec kogo będziemy lojalni? Zagadnienie to dotyczy autorytetu Chrystusa i oddawania czci stwórcy, zaś znakiem Jego stwórczej mocy jest sobota, o której mówi czwarte przykazanie. Pamiętaj o dniu Szabatu. Nawet w obliczu ekonomicznego bojkotu, który zapowiada Apokalipsa. Mimo ucisku i prześladowania, Bóg będzie miał ludzi, którzy dzięki jego mocy będą mu posłuszni. Biblia mówi o nich jako o tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Czczą stwórcę i nie czczą bestii. Jeśli uważnie przyjrzycie się Apokalipsie, zauważycie, że w czasie końca będą tylko dwie możliwości do wyboru. Nikt nie zachowa neutralności. Apokalipsa wzywa nas do podjęcia decyzji, do opowiedzenia się całkowicie po stronie Boga. Będziemy czcić albo Stwórcę, albo Bestię. Bóg czyni wszystko, co w jego mocy, by prowadzić ludzi od fałszu do prawdy, od bałwochwalstwa i błędnych ideologii do Jego Słowa. On czyni wszystko, co możliwe, posyła Ducha Świętego, by przemawiał do nas i dawał nam zrozumienie Jego Słowa. Bóg czyni wszystko, by prowadzić nas do prawdy zawartej w Piśmie Świętym. On buduje przekonanie w naszym umyśle, objawia nam prawdę. Rozjaśnia nasze ciemności światłem swojego słowa. W Psalmie 19 czytamy, że Jego słowo jest światłością na naszej ścieżce i pochodnią dla naszych nóg. Światło prawdy świeci na nas. Nie przypadkiem słuchacie tych wykładów. W wielkim dramacie przeznaczenia Bóg przywiódł was tutaj, abyście zrozumieli Jego słowo, pełniej docenili Chrystusa i Jego ofiarę. On pragnie, abyście zrozumieli, co to znaczy być zbawionym z łaski, wyzwolonym z niewoli grzechu i kary za złamanie prawa Bożego. Słowo Boże przemawia do nas. Słowo pełne łaski, miłości i łagodności wzywa nas, abyśmy podjęli decyzję, wyszli z tłumu. Jeśli będziemy podążali za większością, bo wydaje się to łatwiejsze, Pewnego dnia wraz z nią przyjmiemy z nami bestii, by nie narazić się na usunięcie poza nawias społeczeństwa i prześladowanie. Zwróćcie uwagę na to, co Biblia mówi o wiernych w czasie końca. Przestrzegają oni przykazań Bożych i mają wiarę Jezusa. Wiara Jezusa jest darem, który przyjmujemy, ufając, że Bóg przeprowadzi nas przez nadchodzący kryzys. To nie nasza wiara przeprowadzi nas przez czekające nas trudności, ale wiara Jezusa. Nie nasza siła, ale wiara Jezusa sprawi, że przetrwamy tę najczerniejszą godzinę. W tym wszechświatowym boju między dobrem a złem, żyjący w nas, podtrzymujący nas, wzmacniający nas, dający nam moc i ufność Chrystus, pozwoli nam wytrwać. Pewnego dnia staniemy na szklistym morzu i nikt z nas nie powie, ja jestem godny, bo przeszedłem przez wielki ucisk. O nie, zaśpiewamy raczej, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwały i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko. Żyjemy dla Jego chwały, żyjemy w Jego mocy, żyjemy dla tego, który stworzył niebo i ziemię i morza i źródła wód. Jezus Chrystus, jako równorzędna, wieczna osoba bóstwa, aktywnie uczestniczył w dziele stwarzania. Kiedy świętujemy sobotę w uznaniu mocy stwórcy i dla jego chwały, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi, który, jak napisał apostoł Paweł, pełnił aktywną rolę w dziele stwarzania. Wezwanie do oddawania czci Stwórcy jest wezwaniem do oddawania czci Jezusowi. Wezwanie do pamiętania o Sobocie jest wezwaniem do pamiętania o Jezusie jako Stwórcy w opozycji do Bestii. Rola Chrystusa jako Stwórcy stanowi sedno świętowania Soboty i wielkiego boju między dobrem a złem. Sobota jest oazą na pustyni świata. W czasach, w których większość ludzi zaakceptowała ewolucjonistyczną hipotezę i wierzy, że powstaliśmy z niższych form życia, które pojawiły się przypadkiem w pierwotnej zupie, sobota jest jak azyl. Odpoczywamy w tym dniu w miłości, mocy i opiece naszego Stwórcy, który nas ukształtował i obdarzył życiem. Wiemy, że nie jesteśmy zagubionym w kosmosie pyłkiem i nie jesteśmy sami we wszechświecie. Wiemy, że nie jesteśmy dziełem przypadku, ale ten, który nas stworzył, troszczy się o nas i nas miłuje. Oto sedno wielkiego boju między dobrem a złem. Sobota jest wiecznym przypomnieniem naszej tożsamości. Zostaliśmy stworzeni przez Boga. Jesteśmy Jego dziećmi. Jako stworzeni przez Boga jesteśmy jedną wielką rodziną związaną z naszym niebiańskim Ojcem. Należymy do Chrystusa z tytułu stworzenia i z tytułu odkupienia. On nas stworzył i On nas odkupił. Sobota jest znakiem stwórczej mocy Chrystusa. Dlatego szatan ją atakuje. Wie, że jeśli zatrze w umysłach ludzi znaczenie tego dnia, odbierze im świadomość, że Chrystus jest stwórcą, a także pozbawi ich podstawy do oddawania mu czci. Skoro bowiem jesteśmy produktami przypadku i ewolucji, Dlaczego mielibyśmy czcić Boga? Sobota znajduje się w centrum wielkiego boju Chrystusa z szatanem. To właśnie tego dotyczy konflikt związany ze znamieniem bestii. Prawdziwi wyznawcy Jezusa, ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych, będą mieli nie tylko wiarę w Jezusa, ale także wiarę Jezusa. Czym jest wiara Jezusa? Jezus cierpiał na krzyżu z koroną cierniową na głowie, a krew spływała po jego twarzy. Gwoździe w jego rękach i nogach powodowały niewymowny ból. Piotr zaparł się go, a Judasz go zdradził. Jego lud odwrócił się od niego. Nawet uczniowie zostawili go i uciekli. Ciemność otaczała Golgotę i rozlegały się odgłosy gromu. Jezus umierał w męce, zupełnie osamotniony, a jednak, oddając ostatnie tchnienie, modlił się: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego”. Czym jest wiara Jezusa? Jezus ufał nawet wtedy, kiedy nie był w pewny dnia, przyszłości. W nadchodzącym konflikcie, kiedy powróci ucisk i prześladowanie i nadejdzie ekonomiczny bojkot zapowiedziany w apokalipsie, my także będziemy ufać. Wytrwamy mimo ciemności, prześladowania, uwięzienia i groźby śmierci, bo wiemy, że pewnego dnia Jezus przyjdzie i nas wyzwoli. Czym jest wiara Jezusa? Jest to wiara Jezusa żyjącego w nas, dzięki której ufamy Mu i nie odwrócimy się od Niego w trudnym czasie. Chrześcijańska pisarka Ellen White Opisała tę kwestię w następujący sposób. Pośród straszliwej ciemności, pozornie opuszczony przez Boga Chrystus wypił do ostatniej kropli kielich ludzkiej rozpaczy. W tych strasznych godzinach polegał na otrzymanych wcześniej dowodach akceptacji Ojca. Znał charakter swego Ojca. Rozumiał jego sprawiedliwość, miłosierdzie i wielką miłość. Przez wiarę polegał na tym, któremu zawsze z radością był posłuszny. Czym jest wiara Jezusa? To poleganie na Bogu, zaufanie, pewność i poczucie bezpieczeństwa w nim. Chrystus przez wiarę ufał Ojcu. Daje nam tę wiarę, by przeprowadzić nas przez czekające nas trudności. Kiedy z uległością powierzał siebie Bogu, odczucie utraty przychylności Ojca znikło. Chrystus zwyciężył przez wiarę. Jak możemy zwyciężyć, kiedy zostaniemy pozbawieni wszelkiego ziemskiego wsparcia? Jak przetrwamy? Jak Chrystus zwyciężył przez wiarę, tak my wytrwamy przez wiarę. Nawet gdy nie widzimy ratunku, możemy wierzyć. Gdy otacza nas ciemność, wiarą możemy ją przeniknąć i wiedzieć, że choć nie widzimy Boga, On widzi nas. On wciąż nas wzmacnia, prowadzi i wspiera. Wiara Jezusa to Jego zupełne i całkowite zaufanie do Ojca i poleganie na Nim. Staje się ona naszym udziałem przez Ducha Świętego. Przeprowadzi nas przez ostatni kryzys i to jest niesamowicie dobra nowina. Proroctwo o znamieniu Bestii mówi o religijnej nietolerancji i prześladowaniu, ale jest także przesłaniem Otuchy. Mówi nam, że Bóg będzie miał ludzi, którzy otrzymają od Niego wiarę uzdalniającą ich do wytrwania w kryzysie i posłusznego przestrzegania Jego przykazań. Z proroctwa w XIV rozdziale Apokalipsy tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa uczymy się, że nawet w najgorszych czasach, bez względu na to, co szatan wymyśli przeciwko nam, Bóg będzie miał ludzi, którzy nie będą się bali stać po Jego stronie i świadczyć o nim. Żyje w nich Chrystus, a oni mówią o Jego miłości, dobroci i łasce. Czeka nas wielki ucisk. Proroctwo o znamieniu bestii w XIII rozdziale Apokalipsy, który jest wstępem do rozdziału XIV, mówi o kulminacji w wojnie szatana przeciwko Bogu. Proroctwo to zapowiada, że Szatan uczyni wszystko, by wymazać wszelkie ślady dobra na Ziemi. Ale dzięki Bogu. Nie zniszczył Chrystusa na krzyżu. Na Golgocie Jezus zwyciężył. On wytrwał przez wiarę, a lud Boży w Jego imieniu, dzięki niemu, przez niego, przez Jego łaskę i w Jego mocy, wytrwa przez wiarę i zwycięży. Diabeł stosuje dwie główne strategie: zwiedzenie i przymus. W Edenie pokonał Ewę jako wielki zwodziciel. Przez wieki posługiwał się na przemian z wiedzeniem i przymusem. On jest kłamcą i ojcem kłamstwa, ale jest też mordercą. W Ewangelii Jana Jezus mówi do faryzeuszy. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości Ojca Waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i Ojcem Kłamstwa. Na tym polega strategia szatana. Najpierw będzie próbował Was zwieść swoimi kłamstwami, a jeśli to mu się nie uda, będzie starał się was zmusić do posłuszeństwa Jego woli. Czynił to przez wieki i uczyni to w czasie końca, ale z jeszcze większą intensywnością. Posłuży się w tym celu ludźmi, jak czynił to do tej pory. W Księdze Rodzaju czytamy, że Kain i Abel, kiedy dorośli, mieli po raz pierwszy złożyć ofiarę Bogu. Abel był posłuszny Bogu, a Kain nie. Kain wpadł w gniew i zabił swojego brata. Diabeł posłużył się nim, najpierw go zwiódł, a potem sprowokował do użycia przemocy. Przez wieki działo się podobnie. Jezus przepowiedział wielki ucisk, jaki stanie się udziałem jego ludu. Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. On zapowiedział to swoim uczniom. Wszyscy oni doświadczyli prześladowania, a większość z nich poniosła męczeńską śmierć. Jezus przepowiedział, że tak się stanie. W tak zwanych ciemnych wiekach Kościół był zjednoczony z państwem. Kiedy dochodzi do takiego zjednoczenia, zawsze pojawia się niebezpieczeństwo nietolerancji religijnej i prześladowania mniejszości. Oto przykład tego, co działo się w ciemnych wiekach, w okresie 1260 lat, o którym mówiliśmy, kiedy Kościół zjednoczył się z państwem, a ci, którzy mu się sprzeciwiali, byli prześladowani. W Alpach mieszkali Waldensi, biblijni chrześcijanie. W górach szukali schronienia przed uciskiem i prześladowaniem z powodu wierności Słowu Bożemu. Waldensi kopiowali Biblię i wysyłali kolporterów. Kolporter to ktoś, kto sprzedaje lub rozdaje pisemne publikacje. Kolporterzy nieśli ludziom dobrą nowinę o tym, że zbawienie jest darem miłującego Boga. Waldensi, chrześcijanie wierzący w Biblię, mieszkali w Alpach w północnych Włoszech i południowej Francji. Waldensi głosili Słowo Boże. Byli prześladowani, tropieni i ścigani. W 1488 roku duża grupa Waldensów ukryła się w grocie przed żołnierzami wysłanymi, aby ich wymordować. Przed wejściem do groty, żołnierze rozpalili ogień i udusili w dymie 3000 osób. Kiedy zwiedzałem tę grotę wraz z grupą chrześcijan, zaśpiewaliśmy pieśń Warownym grodem jest nasz Bóg. Wspominaliśmy historię tych wiernych mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zginęli za wiarę. Waldensi ręcznie przepisywali Pismo Święte w swoich górskich chatach i wysyłali młodych ludzi z zaszytymi w płaszczach kartkami, Dzięki temu w Europie następowało religijne ożywienie. 24 kwietnia 1655 roku o godzinie 4 rano wojsko wysłane przez Kościół Rzymski otrzymało rozkaz do rozpoczęcia masakry waldensów. Jednego dnia na rozkaz władz kościelnych zamordowano ponad 4 tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci. Jezus przepowiedział, że jego wyznawcy będą mordowani przez ludzi, którzy sądzą, że służą Bogu. Przez wiek szatan posługiwał się różnymi organizacjami i osobami w celu prześladowania ludu Bożego. Ale światło Bożej prawdy świeciło jasno. Czasami przygasało i wydawało się, że zgaśnie zupełnie ale rozpalało się na nowo, a Bóg zawsze miał ludzi, którzy byli Mu wierni i będzie ich miał także w czasie końca. Proroctwo zapowiadające znamie bestii ukazuje ostatnie ogniwo w łańcuchu bezbożności i prześladowania. Jest to ostatnie ogniwo w tym długim łańcuchu ucisku. Proroctwo mówi, że prześladowanie zacznie się od sankcji ekonomicznych. Jeśli ktoś nie przyjmie nauk bestii, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. Nastąpi ekonomiczny bojkot wobec tych, którzy nie mają znamienia bestii. W zbiorze listów pisanych do kościoła Ellen White napisała, Niedługo próba czeka każdego. Znamie bestii zostanie narzucone ludziom. Ci, którzy krok po kroku dostosowywali się do wymagań świata i upodabniali się do jego zwyczajów, stwierdzą, że nie będzie trudno podporządkować się władzom. Byle uniknąć szyderstw, zniewak, groźby uwięzienia, a nawet śmierci. Czy dostrzegacie wagę tego stwierdzenia? Ci, którzy krok po kroku dostosowywali się do wymagań świata i upadabniali się do jego zwyczaju. Zazwyczaj nikt nie przechodzi od pobożności do zeświadczenia z dnia na dzień. Jest to stopniowy proces. Czym diabeł kusi was, by odwodzić was stopniowo i niedostrzegalnie od Chrystusa? Co powinniście podporządkować Bogu i powiedzieć: Panie, nie chcę, aby cokolwiek dzieliło mnie od zbawiciela. Być może jest to coś niepozornego, ale z czasem stłumi wasze uduchowienie i krok po kroku doprowadzi was do ześwietczenia. Bóg będzie miał ludzi, którzy odpowiedzą na Jego przesłanie w ostatnich dniach historii Ziemi. To przesłanie wskazuje Sąd Boży i wzywa do przygotowania na przyjście Jezusa. Stanowi ono wezwanie do autentycznego uduchowienia, które całkowicie nas zmienia. Jest to przesłanie wsparcia. Nie musimy obawiać się tego, co nadchodzi, bo możemy być bezpieczni w Chrystusie. Przesłania trzech aniołów są przesłaniami miłości. Płyną one wprost z serca Boga, który pragnie nas zbawić i dać nam udział w Jego królestwie, byśmy żyli z nim wiecznie. Możemy należeć do tych, o których Apokalipsa mówi: Tu się okaże wytrwanie świętych. Możemy znaleźć się wśród tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Dlaczego? Bo mają wiarę żyjącego i mieszkającego w ich sercach Jezusa. Dziwowała się wszystka Ziemia i szła za oną bestyją, czytamy w Apokalipsie. Ale będą tacy wierni Boży, którzy podążają za barankiem i nie przyjmują władzy, presji i zwiedzenia i kłamstw bestii. Pewnego dnia staną na szklistym morzu i zaśpiewają. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Pewnego dnia przekonają się, że warto było stanąć po stronie Chrystusa. Przeszli przez ciemność, ucisk, ekonomiczny bojkot i groźbę śmierci, ale ponieważ zaufali Jezusowi, a Jego wiara była w ich sercach, Ponieważ zostali napełnieni Jego miłością i czerpali z niej motywację do posłuszeństwa, zostanie napisane o nich. Oto ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Pewnego dnia zaśpiewają: Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Mimo prześladowania, ucisku, ekonomicznego wykluczenia i dekretu śmierci, wytrwaliśmy dzięki Twojej łasce. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, bo przez Twoją łaskę i w Twojej mocy zwyciężyliśmy. Zapewne zadajecie sobie pytania. Kim jest bestia? Czym jest jej znamie? Przyjrzyjmy się temu uważniej. Apokalipsa objawia plany Boga i demaskuje plany szatana. Zauważyliśmy, że znamie bestii wiąże się z kwestią oddawania czci albo Stwórcy, albo Bestii. Kwestia ta dotyczy ściśle grupy ludzi, którzy mają wiarę Jezusa i przestrzegają przykazań Bożych. Ale czym jest bestia? Biblia nie tylko mówi o niej, ale także ją identyfikuje. 14 rozdział Apokalipsy wspomina bestię i jej znanie, ale nie podaje jej tożsamości, gdyż identyfikacja jej zawarta jest w poprzednim, 13 rozdziale. Czytamy. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej jakby paszcza lwa. Zatrzymajmy się w tym miejscu. W siódmym rozdziale Księgi Daniela wymienione zostały cztery zwierzęta: lew, niedźwiedź, pantera i smok. Ta bestia składa się z elementów tych czterech imperiów: Babilonu, Medopersji, Grecji i Rzymu. Na swoich głowach ma ona dziesięć rogów. Oznacza to oczywiście królestwa powstałe po rozpadzie Imperium Rzymskiego, ale kolejny punkt identyfikacyjny stanowi klucz, a smog dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. Bez względu na to, czym jest bestia, powstała po Babilonie, Medopersji, Grecji, Rzymie i rozpadzie Imperium Rzymskiego. Swoją władzę otrzymało od smoka. Kim jest ów smok, który przekazał jej władzę? Czytamy o nim. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Diabeł jest ogromnym smokiem, ponieważ niszczy. I wężem, ponieważ zwodzi. Wiemy już więc, kim jest smok, który przekazuje władzę bestii. To diabeł, czyli szatan, który zawsze posługuje się ziemskimi potęgami. Wpływa na ludzi i wykorzystuje ich dla swoich celów. Zatworem zwanym bestią stoi zatem największy wróg Boga i ludzi. Czy z dwunastego rozdziału Apokalipsy możemy dowiedzieć się kim posługiwał się smok? Owszem, możemy. Czytamy tam, że szatan usiłował zgładzić nowonarodzonego Chrystusa. Posługiwał się władzą Imperium Rzymskiego, by uśmiercić go zaraz po jego narodzeniu. Herod nakazał, by w Betlejem i okolicy zamordowano wszystkich chłopców do drugiego roku życia. Szatan prześladował Jezusa przez całe jego życie. Rzymscy żołnierze przybili Chrystusa do krzyża i strzegli jego grobu. Zatem w dwunastym rozdziale smok oznacza przede wszystkim szatan działającego za pośrednictwem pogańskiego Rzymu. Niezależnie od tego, czym jest bestia w XIII rozdziale, smok, pogański Rzym, którym posługiwał się szatan, przekazał jej władzę i tron. Komu pogański Rzym przekazał siedzibę swojej władzy, kiedy Imperium Rzymskie się rozpadło? I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Szatan, działając za pośrednictwem pogańskiego Rzymu, dał bestii swoją moc, swój tron i wielką władzę. Kiedy Imperium Rzymskie się rozpadło, Konstantyn uznał, że musi przenieść stolicę z Rzymu do innego miasta. Na jego cześć nazwano je Konstantynopolem. Obecnie jest to Istanbul w Turcji. Pojawił się jednak problem. Kiedy Konstantyn opuścił Rzym, powstała pustka, która mogła okazać się fatalna dla imperium. Kto przejął po Konstantynie tron, dawną siedzibę rzymskiej władzy? Smok, czyli diabeł, działał za pośrednictwem pogańskiego Rzymu, usiłując zniszczyć Chrystusa. Ten sam pogański Rzym przekazał bestii swój tron, czyli stolicę. Profesor Labianka, historyk z Uniwersytetu Rzymskiego, napisał, Sukcesja cesarska została zastąpiona sukcesją biskupów Rzymu. Kiedy Konstantyn opuścił Rzym, Przekazał tron biskupowi. Wyjeżdżając na wschód, Konstantyn pozostawił pole biskupom Rzymu. Zdumiewające stwierdzenie: Historia wyraźnie ukazuje panowanie Babilonu, Medopersji, Grecji i Rzymu, rozpad imperium, przeniesienie stolicy do Konstantynopola. I przejęcie opuszczonego tronu w Rzymie przez papiestwo. Tak więc bestią nie jest pojedyncza osoba, ale potęga wyrastająca z Rzymu, uosabiana przez urząd papieski. Arthur Stanley w swoich słynnych wykładach o historii Kościoła Wschodniego napisał: Papiestwo jest jedynie duchem zmarłego imperium rzymskiego, zasiadającym w koronie na grobie tegoż imperium. Trzynasty rozdział Apokalipsy podaje kilka charakterystycznych cech bestii. Dzisiaj zwrócimy uwagę na niektóre z nich, a pozostałe omówimy na kolejnym wykładzie. Pierwszy znak jest taki, że owa bestia to nie pojedyncza osoba, jest to organizacja religijna zastępująca prawdę, prawdę Słowa Bożego ludzką tradycją. Wyrosła ona z Rzymu i przejęła od niego siedzibę. Ta pierwsza cecha jest wyraźnie wskazana w Biblii i historii. Ale idźmy dalej. Od wersetu trzeciego czytamy. A jedna z jej głów była jakby śmiertelnie zraniona, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. Powiemy o tym więcej na kolejnym wykładzie. I cała Ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Teraz uważajcie. I oddała pokłon Smokowi, bo dał władzę bestii, i oddała pokłon bestii, mówiąc, kto jest podobny do bestii i kto może z nią walczyć. Wielki bój między dobrem a złem. Przesłanie pierwszego anioła: czcijcie stwórcę. Przesłanie trzeciego anioła: nie czcijcie bestii. Oto ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Oddawanie czci bestii wiąże się z fałszywym znakiem przeciwnym do soboty siódmego dnia tygodnia. Chodzi tutaj o to, komu należy oddawać cześć. Trzynasty rozdział Apokalipsy opisuje potęgę, która wyrosła z Rzymu i stała się powszechnym katolickim systemem kultycznym. Zapewniam Was, że nie jesteśmy tu po to, aby kogokolwiek potępiać. Ja sam wychowałem się we wspaniałej katolickiej rodzinie. Przez lata uczęszczałem do Kościoła. Nie miałem pojęcia o tych trzech kosmicznych przesłaniach. Ale kiedy zrozumiałem biblijne proroctwa i prawdę pisma świętego, kiedy usłyszałem przesłania trzech aniołów i ostatnie Boże wezwanie, by czcić Stwórcę i nie czcić Bestii, wiedziałem, że Bóg mnie powołuje. Być może wy czujecie to właśnie teraz. Żyjemy na granicy wieczności, w godzinie sądu. Jezus wzywa Was, abyście stanęli po stronie Stwórcy. Bestia to ogólnoświatowy system kultu. Dalej Apokalipsa opisuje kolejne jej cechy. I dano jej usta, które mówiły rzeczy wielkie i bluźnierstwa, i dano jej moc, aby działała przez 42 miesiące. O znaczeniu tych 42 miesięcy powiemy na kolejnym wykładzie. Zwróćmy uwagę, co oznaczają usta, które mówiły rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Według Biblii, bestia opisana w XIII rozdziale Apokalipsy to odstępcza religijna potęga, która wyrosła z Rzymu i stała się ogólnoświatowym systemem kultu. Charakter tej potęgi ma w sobie coś z buntu szatana w niebie, co było pretekstem do buntu Lucyfera. Panowanie Boga. Prawo Boże i kwestia oddawania Mu czci. Stworzona istota odmówiła uczczenia Stwórcy. Tak samo będzie w ostatnim konflikcie na Ziemi. Bóg zdecydowanie opowiada się za wolnością. Bestia posługuje się przemocą i przymusem. Jezus nie zmusza nikogo do opowiedzenia się po jego stronie. Nigdy nie nagina niczyjej woli. Powiedzmy to najprościej. Trzej aniołowie lecą środkiem nieba, głoszą ostatnie przesłanie Boga dla ludzkości. Pierwszy anioł niesie wieczną ewangelię. Wzywa nas, byśmy porzucili złudzenia i przyszli do Jezusa, przyjęli Jego łaskę i pozwolili Mu nas zmieniać. Anioł ten uświadamia nam, że mamy czcić i szanować Boga, mamy być posłuszni Mu i pełnić Jego wolę, mamy oddawać Mu chwałę naszym życiem. Anioł ten oznajmia, że żyjemy w czasie sądu Bożego i wskazuje na zbliżające się powtórne przyjście Chrystusa. O tym wydarzeniu mówi cała Biblia. Pismo Święte około 1500 razy nawiązuje do powtórnego przyjścia Chrystusa. W Starym Testamencie 8 razy więcej proroctw mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa niż o jego pierwszym przyjściu. W Nowym Testamencie każdy z autorów nawiązuje do tego wydarzenia. Apokalipsa stanowi kulminację oczekiwania na to wydarzenie i wzywa nas do gotowości na nie. Celem przesłania pierwszego Anioła jest przygotowanie ludzi na przyjście Jezusa. Przesłanie to wzywa nas do autentycznego oddawania czci Bogu jako Stwórcy. Przesłanie drugiego Anioła ogłasza upadek Babilonu. I nawołuje nas do porzucenia fałszu tego świata. Wreszcie przesłanie trzeciego anioła, które omawiamy dzisiaj, dotyka samego sedna wielkiego boju między dobrem a złem. Bestia posługuje się przemocą i przymusem, fałszem i kłamstwem. Bóg szanuje naszą wolność. On wzywa nas przez swoje słowo. Odwołuje się do naszej świadomości. Objawia prawdę, która przemawia do naszych serc, zmienia nas i odradza. Jezus mówi: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. On jest drogą zbawienia. Jego prawda rozświetla ciemności. On jest życiem. Jest wzorem dla nas. Kwestia znamienia bestii uświadamia nam, że nie powinniśmy podążać za ludźmi, tradycją ani przywódcami religijnymi i ich poglądami. Mamy iść za Jezusem, w pełni oddani Jemu i Jego Słowu. Miłość jest siłą motywującą w Królestwie Bożym. Lud Boży w ostatnich dniach historii nie będzie kierował się lękiem przed ekonomicznym wykluczeniem i utratą dóbr tego świata. Jeśli umiłowanie dóbr materialnych opanuje was do tego stopnia, że stłumi wasze poświęcenie dla Chrystusa, to łatwo będzie wam przyjąć znamie bestii. Jeśli ulegniecie presji środowiska, by czynić to, co nie jest zgodne z wolą Boga, jeśli ulegacie przymusowi większości, tak, iż nie macie odwagi wyjść z tłumu i przeciwstawić się dominującemu poglądowi, to jak wy trwacie, kiedy ludzkości narzucone zostanie z cały bestii? Cała ta kwestia jest wezwaniem, byśmy czcili Chrystusa ponad wszystko, całym sercem, ze wszystkich sił. Lud Boży znajduje największą radość i najwznioślejszy cel w oddawaniu czci Bogu. Psalmista napisał: Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Jezus mówi: Ja przyszedłem, abyście mieli życie i obfitowali. Bestia oferuje nam ułudę. Potęgi tego świata oferują nam kłamstwa i skrycie gotują nam niewolę, podczas gdy Jezus wydał za nas samego siebie najcenniejszy skarb nieba. Czy szukacie prawdy? Pewnego razu młody człowiek przyszedł do Sokratesa i poprosił o rozmowę. Sokratesie, jesteś wielkim uczonym, powiedział. Zgłębiłeś filozofię. Powiedz mi, jaka jest twoja tajemnica poszukiwania prawdy. Sokrates nie odpowiedział wprost, ale polecił młodzieńcowi pójść za nim. Szli ulicami Aten, aż doszli do portu. Filozof nie zatrzymał się na brzegu, ale wszedł do wody, a młody człowiek za nim. Był pogodny dzień, świeciło słońce. Młody człowiek pomyślał, co on robi. Pytam go o prawdę, a on bierze kąpiel. Weszli w wodę po pachy, a wtedy Sokrates powiedział: połóż ręce na głowie. Kiedy młodzieniec to uczynił, Sokrates chwycił go za ręce i wepchnął pod wodę. Młody człowiek usiłował się wydostać, wynurzał na chwilę głowę i rozpaczliwie chwytał powietrze. Ja chciałem tylko znaleźć prawdę, krzyknął. Jeśli będziesz chciał znaleźć prawdę tak bardzo, jak bardzo pragniesz powietrza, Wówczas przyjdź i porozmawiaj ze mną. Wtedy powiem ci o tajemnicy poszukiwania prawdy. Jezus dzisiaj pyta cię, czy pragniesz poznać prawdę? A może telewizja i internet pochłaniają czas, który powinniście poświęcić na studiowanie Słowa Bożego? Czy rzeczy doczesne wypierają w waszym życiu rzeczy wieczne? Jezus czeka na Was. Jego lud znajduje największą radość i najwznioślejszy cel w oddawaniu Mu czci. Kiedy Chrystus zwraca się do Was, powiedzcie Mu: Panie, otwórz moje oczy. Chcę znać Twoją prawdę. Otwórz moje oczy, bym ją ujrzał. Otwórz moje uszy na słuchanie Twojego słowa. Pragnę czcić Stwórcę Wszechświata, tego, który mnie stworzył i który za mnie umarł, tego, który wstawia się za mnie i który wkrótce przyjdzie powtórnie. Posłuchajmy pieśni. Open my That I may see glimpses of truth, thou hast for me to place in my hands the wonderful key that shall unclasp and set me free silently now. Wait for Thee, read in my God Thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my ears that I may. Voices of truth now send us clear And while the wave notes fall on my ear Everything false will disappear Silently now I wait for Thee in my God, Thy will to see. Open my ears, illumine me, Spirit divine. Open my mouth and let me bear. Gladly, the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare love with thy children, thus to share. Silently now, I wait for thee. Ready my God Thy will to see Open my heart Illusion Czy pragniecie, by Jezus do was przemawiał? Być może chcecie poznać prawdę, ale nie jesteście pewni, jak odróżnić ją od fałszu. Na świecie istnieje przecież mnóstwo błędnych poglądów. Jak możemy upewnić się, co jest prawdą? Jezus daje nam dwie wskazówki dotyczące jej poznania. Po pierwsze mówi, jeśli ktoś chce czynić wolę Boga, pozna, czy ta nauka pochodzi od Niego. Czy pragniecie czynić wolę Boga? Czy pragniecie czynić wszystko, czego oczekuje od Was Chrystus? W modlitwie zwróćcie się szczerze do Boga i powiedzcie Mu: Boże, pragnę czynić Twoją wolę. Pragnę czynić wszystko, czego ode mnie oczekujesz. Po drugie, Jezus prosi Ojca: Uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Tajemnica czynienia woli Bożej polega na otwarciu serca na Słowo Boże. Powiedzcie Bogu, pragnę czynić wszystko, co mówi Twoje Słowo. Chcę podążać za Tobą zgodnie z Nim. Jak możemy poznać prawdę, mając w sercu gotowość czynienia woli Boga i napełniając umysł poznaniem Jego słowa? Może się zdarzyć, że to, czego Bóg od nas oczekuje, wyda się nam niemożliwe do spełnienia. Ale pamiętajcie, że On jest Waszym Stwórcą, Wszechmocnym Bogiem. On Was stworzył i ma dla Was plan. Ma dla Was miejsce w wieczności. On umarł za Was, wstawia się za Wami i przyjdzie powtórnie po Was. Kiedy podejmujemy decyzję pójścia za Chrystusem, nie jest to decyzja bezpodstawna. On jest z nami, wzmacnia nas, dodaje nam odwagi i siły. Gdziekolwiek jesteście. Skłoncie wraz ze mną głowę do modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci za świadomość Twojego istnienia. Dziękujemy za to, że nas stworzyłeś. Pragniemy Cię za to uczcić. Dziękujemy za odkupienie w Chrystusie i dziękujemy za nadzieję Jego powtórnego przyjścia. Daj nam siłę do podążania za Twoją prawdą. Amen. Przyjaciele, Zbawiciel miłuje Was bardziej niż możecie to pojąć. Do zobaczenia. Jeśli to przesłanie jest dla Was czymś zupełnie nowym, zapraszamy Was do skontaktowania się z nami. Chętnie odpowiemy na Wasze pytania. Przypominamy o możliwości korzystania z dodatkowych materiałów, które pomogą Wam w studiowaniu Biblii. Wszystkie informacje znajdziecie na końcowych planszach. Temat znamienia bestii i pieczęci Boga będzie kontynuowany w kolejnym wykładzie. Zatem czekamy na Was za tydzień, w niedzielę o godzinie 18. Do zobaczenia.